Księga Ozeasza, rozdział 11. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Ozeasz starał się wytłumaczyć swoim rodakom, że Bóg ich kocha, że chciał, aby ten związek między narodem izraelskim a nim był podobny do związku między ojcem a synem. I właśnie dlatego wyprowadził ich z Egiptu. Kiedy Mojżesz rozmawiał z Faraonem, kiedy żądał w imieniu Boga wypuszczenia Żydów z Egiptu, mówił, że naród izraelski jest synem Boga. Potem Mateusz odniósł te słowa Ozeasza do Jezusa. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. Bóg odzywał się do Izraela przez proroków, posyłał ich wielu, ale naród nie chciał ich słuchać. Prorocy wzywali go, aby czcił Boga, a naród wolał czcić bożki. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona. Lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Bóg był dla narodu izraelskiego jakby opiekunem, kimś, kto uczy dziecko chodzić. Najczęściej robią to rodzice albo ktoś im bliski. Izrael nie zwracał uwagi na tę troskę Boga. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Zwykle ojciec podnosi dziecko, a matka je karmi. Bóg był dla Izraela jakby ojcem i matką. Wszystko po to, aby przyciągnąć naród do siebie. Wrócą do ziemi egipskiej i Assur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić. Ozeasz już wielokrotnie zapowiadał swoim rodakom, że czeka ich niewola. Część trafi do niewoli egipskiej, część znajdzie się pod panowaniem Asyrii. Tutaj powtarza to jeszcze raz. Bóg długo czekał na to, że się nawrócą, ale przestał czekać. Dlatego miecz będzie szalał w ich miastach, połamie ich zasuwy i wysiecze ich w warowniach. Bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie, a chociaż wzywają Baala, jednak im nie pomaga. Ozeasz kolejny raz zapowiada wojnę, która zmiecie królestwo izraelskie. Wrogowie zdobędą twierdze, które Żydzi zbudowali i wybiją załogi tych twierdz. Izraelici już mieli wiele okazji, żeby się przekonać, że Baal, którego czczą, wcale im nie pomaga, ale pomimo to ciągle go czczą, więc przekonają się, że Baal nie uratuje ich przed tym najazdem. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie? Zaniechać ciebie, Izraelu. Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim. Zadrżało we mnie serce. Byłem do głębi poruszony. Miasta Adam i Seboim są wspomniane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale. Te miasta leżały w pobliżu Sodomy i Gomory. Można się domyślać, że kiedy ogień z nieba spalił Sodomę i Gomorę, to Adam i Seboim też zostały zniszczone. Bóg zapowiedział przez Ozeasza Żydom, że nie postąpi z nimi w taki sposób, nie zniszczy ich zupełnie. Nie wyleję mego srogiego gniewu. Nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Ozeasz zapowiadał, że Bóg nie chce niszczyć swojego narodu, bo ciągle chce przebywać z nim. Ciągle dąży do tego, żeby tak właśnie było. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy, a gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. Przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu i jak gołębie z ziemi asyryjskiej i pozwolę im znowu mieszkać w ich domach, mówi Pan. Ozeasz chciał pokazać, jak potężny jest Bóg i porównał go z lwem, którego ryk jest bardzo donośny i wszyscy, którzy go słyszą, boją się. Zapowiedział, że kiedyś Bóg użyje swojej potężnej mocy do tego, żeby sprowadzić swój naród z powrotem. Przerazi narody, które będą trzymały Żydów w niewoli i Izrael będzie mógł wrócić do swojego domu.